Ja robię program po swojemu i trzymam kciuki za program Roberta też. Dlaczego nie? On ma swój program, niech się tam realizuje i spełnia. Gratuluję, fajny pomysł, fajna decyzja. I trzymam mocno za niego kciuki, za całą produkcję. Myślę, że oni też będą nam kibicować. Dlaczego nie? Przecież... No bo format podobny bardzo. Dobrze, no i okej. Im jest bardziej podobny format, tym jest, my się bardziej staramy, oni się bardziej starają, idzie to wszystko do góry. To jest normalne, także naprawdę nie mam z tego powodu żadnych obaw. My robimy swoje, ja robię to po swojemu. Telewizja naprawdę i cała produkcja się przyłożyła, żeby to było jak najlepiej zrobione. I tyle. Wiecie, że Rafał ma teraz bardzo trudne zadanie, gdyż stary prowadzący, jaka to melodia, Robert, no rusza ze swoim programem, który jest łudząco podobny do Jaka to melodia. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jednak Rafał został już pokochany przez widzów Koła Fortuny. Koła Fortuny ma ogromną oglądalność, więc jednocześnie jestem pewna, że część tej oglądalności również zaprosi na swój program i oni zostaną z nim tam na Jakie to melodie, więc o to bym się nie martwił. Wiadomo, że Robert Janowski swoich fanów na pewno nie stracił, no bo tak. bez... Ale tak samo Rafał zyskał nowy przez Koła Fortuny, którzy na pewno będą oglądać go również. Gdzieś tam będzie ta równowaga, Jaka to melodia nie straci przez to, że moim zdaniem nawet może że i zyska, bo Rafał jednak, on jest, no bądźmy szczerzy, Rafał jest miłośnikiem, wręcz fascynatem, czy też, nie wiem, jakimś mega fanem śpiewania. Jest naprawdę człowiekiem, który po prostu budzi się i śpiewa. Idzie spać, śpiewa. On po prostu, jemu, on uwielbia. Ja widziałem, jak mieliśmy spotkanie, żeby nagrać ramówkową ten spot. Cały czas śpiewał, podśpiewywał, mówi stary, 12 kawałków, już szykuje, już tu, po prostu to jest jego życie. No i myślę, że będzie petardieniu.